Yo, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym poradniku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak uzyskać efekt obrazu w tekście. Także zaczynamy bez zbędnego gadania. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście utworzyć nowy dokument. Na przykład, jak ja tutaj mam. Klikamy OK, wypełnimy sobie nasz dokument białym tłem, żeby było ładnie i przejrzyście. Przechodzimy do narzędzia tekst. Piszemy sobie jakiś tekst, obojętnie, nie wiem, napiszę Matwiej. Proszę bardzo. OK. Obojętnie jakim kolorem chcecie, co sobie piszcie. Przechodzimy do File i otwieramy nasz obrazek, jaki będzie na naszym tekście. Ja wybrałem sobie takie góry, zimę. Jak wiecie, zima idzie, także tak troszkę klimatycznie. Zmieniamy rozmiar obrazka, przytrzymując Ctrl plus T i teraz trzymamy Shift i zmniejszamy ten obrazek, żeby zachować wszystkie proporcje. Zatwierdzamy, klikamy prawym przyciskiem myszy na obrazek i Create Clipping Mask. I tak oto już mamy obrazek w tekście. Dobra. Żeby to jakoś w sumie wyglądało, to robimy nową warstwę. Dajemy ją poniżej tekstu i klikamy Ctrl i na warstwę z tekstem. On się nam właśnie tutaj teraz zaznaczył. Teraz przechodzimy na nową warstwę, którą właśnie stworzyliśmy. Wybieramy wypełnienie i wypełniamy właśnie te zaznaczenie. Teraz je możemy usunąć. Przechodzimy do narzędzia Move Tool i na strzałkach możemy tutaj dowolnie tym manewrować. Przechodzimy do zakładki Filter, Blur, Motion Blur i ustawiamy może takie wartości, jak mamy tutaj. Oczywiście Wy możecie tutaj majsterkować, bo o to w tym wszystkim chodzi, żebyście metodami prób i błędów dochodzili do najlepszych efektów. Zatwierdzamy, robimy nową warstwę, dajemy ją znowu pod warstwę z tekstem i cieniem. Przechodzimy tutaj, do tej opcji i wybieramy gradient. Wybieramy ten gradient tutaj, on tutaj będzie domyślny, klikamy OK. Styl wybieramy Radial i Reverse. A tutaj sobie możemy zmienić w sumie na 24, 25, jakoś tak, jest ok. Ale może troszkę zmniejszymy opacity, czyli w polsku krycie. Myślę, że tak będzie ok. I to w zasadzie jest już tyle. Ale żeby to jakoś wyglądało, to damy sobie jakąś teksturkę, taki śnieżek, żeby było klimatycznie. Dajemy go na samą górę. Zmniejszamy jego rozmiar, Ctrl plus T. I przytrzymujemy Shift, żeby oczywiście zachować wszystkie proporcje. Zatwierdzamy i tryb mieszania zmieniamy na Screen. I to tak się nam prezentuje. Myślę, że jest ok. I to na tyle. Jeżeli Ci się spodobał ten materiał i Ci się on przydał, to daj łapkę w górę, skomentuj i subskrybuj po więcej, bo oczywiście takich poradników w cudzysłowie dla zielonych będzie więcej. Także żeby nie ominąć żadnego, bądź na bieżąco. I to tyle. Trzymaj się. Cześć.